Kochani, zbieramy się już do wyjścia z turnieju Blitza, sądząc, że nie będzie żadnych sukcesów, a tymczasem świetna wiadomość, bo ta oto pani, którą teraz zobaczycie, dowiedziała się, że zajęła trzecie miejsce. Mamy brązowy medal w Blitza indywidualnie. Ogromne gratulacje dla naszej arcymistrzyni Natalii Sadowskiej. Dziękuję. Jak ci się grało? W ogóle spodziewałaś się, czy jest taka możliwość? Przez ostatnią rundę mówiłaś, że walczysz o szóste. No, wiedziałam, że walczę o szóstkę, ale wyniki się ułożyły. Trzy ostatnie partie wygrałam i wiedziałam, że muszę wygrać, żeby gdzieś tam do góry iść. No i pyk, pyk, pyk. Co za finisz. Gratulacje. Pięknie. Znowu będziemy mieli Polkę na podium. Świetnie. A po turnieju spotkał mnie zaszczyt wypicia kawki z naszą drugą wicemistrzynią Europy w tym pięknym, malowniczym, no teraz trochę przebijającym światłem. Wyjątkowo cappuccino, nie espresso. A ja latte jak to zwykle, latte. Teraz dopiero troszkę przyciemniło, co tam jest za oknem. No ale wygląda to całkiem przyjemnie. Ostatnia prosta, medal na szyję. Do Rzymu. Jutro do Polski. Jutro do Polski, a w czwartek do Holandii. Zadowolona ze swojego występu i ze zdobyczy medalowych? Jest okej. Może troszkę liczyłam na więcej, że się uda w drużynówce. No i w rapid, że mi lepiej pójdzie, czyli wczoraj. Ale jak na to, że tak dużo się nie przygotowywałam, jest okej. Ja jako prezes udam, że nie słyszałem, że dużo się nie przygotowywałam. Z perspektywy mojej, czyli prezesa Polskiego Związku Warcabowego, dwa medale uważam za całkiem okej występ. Oczywiście mogliśmy liczyć i było blisko w innych kategoriach, żeby tych zdobyczy medalowych było więcej, ale nie ma tego złego. Przed nami jeszcze Mistrzostwa Świata indywidualne w grze aktywnej, grze szybkiej w Julinku 18 i 19 grudnia, a tam tych zdobyczy myślę dla Polski będzie więcej. I tam się pewnie z większością z Was będziemy widzieć. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Dwa słowa papa jeszcze od mistrzyni. Do zobaczenia, mam nadzieję, w Julinku. I że będzie troszkę lepiej, będzie więcej medali. I złota. No i złoto w końcu, bo tutaj zauważyłam, że miałam drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste miejsce, więc brakuje pierwszego. Którym trzeba? A ty umiesz? No i jednym okiem, a jak chcesz puścić oczka? No po prostu, no Kasia nie umie puścić oczka i nie wiem, dawaj, myślałam, puszczę ci oczka. Takie pasjonujące tematy ma reprezentacja Polski na chwilę przed zakończeniem i na chwilę przed tym, jak ta pani odbierze szminkę. Pusteczka. Thank you.
I rozpoczęła się podróż powrotna z Chianciana na termę. Ura! Ura! Jedziemy trenować. Mój Szarleta? Tak. Mamy sporo Będę materiału. Trenować. Mamy nowe książki. Mamy nowe książki od Mistrza Świata, autorstwa Kałmakowa. Minęliśmy Mistrza Świata przed chwilą, dwukrotna świata, mistrzyni. I cyk, nowe doświadczenia. Coś tu się teperkowi oderwało. I z Chianciano zmierzamy w kierunku Rzymu, gdzie będziemy około godziny 21.30. Oczywiście niezmiennie w pełnej ekipie. Czytanie gierki, albo jak mistrzyni, wprowadzanie partii z Blitza do programu. Ristekpa. Buongiorno! I w ten oto sposób obudziliśmy się ostatniego wspólnego dnia w cudownym, antycznym Rzymie. No i zbieramy się do wyjścia, dlatego że mamy teraz około 7 godzin na to, żeby wspólnie jeszcze pozwiedzać Rzym. Tymczasem w powijakach nasza mistrzyni Wypraszam sobie, że jestem niespakowana. Wyżona.